Polska reprezentacja siatkarska zdobyła srebrny medal na Igrzyskach. Przegrała z Francją 0-3. Kibice na Opolszczyźnie mocno trzymali kciuki, w szczególności w Nysie. Tam zorganizowano strefę kibica, a na miejscu była Kamila Korzeniowska. Dziś polskim siatkarzom w wielkim finale Igrzysk Olimpijskich nie udało się pokonać Francji, która po tytuł Mistrzów Olimpijskich sięgnęła drugi raz z rzędu. Biało-czerwoni ulegli gospodarzom turnieju 0-3, ale trzeba pamiętać, że to wciąż wielki, historyczny sukces polskiej siatkówki. Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. My dziś to, co działo się w Paryżu, śledziliśmy w strefie kibica w Nysie. Jakie emocje towarzyszyły zebranym tutaj mieszkańcom Nysy? Posłuchajmy. Wrażenia są piękne i smutne jednocześnie, bo srebro po 48 latach osiągnięte to jest mimo wszystko sukces. Myślę, że chłopaki to docenią za tydzień, za dwa, bo to jest ich wielki sukces, bo przez trzy olimpiady marzyliśmy o jakimkolwiek medalu. Nie było dawno już w ogóle medalu. Srebrny też szczęście. Jak widać było, że nie wyszło, ale jesteśmy zadowoleni z srebrnego medalu. Świetnie byli Francuzi przygotowani. My próbowaliśmy ich przełamać. Ja jestem bardzo dumny. I tu świętujemy. Choć spotkanie z Francją nie zakończyło się tak, jak wszyscy sobie tego życzyliśmy, to pamiętajmy, że to wielki, historyczny sukces polskiej siatkówki. Był to drugi srebrny medal wywalczony podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mamy też jedno złoto i 5 brązowych medali. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski.